zapraszam na krótki kurs ekodrivingu. Jadę na rozładunek, mam 50 km i w całości ten dystans pokonam drogą lądową w Niemczech. W ekodrivingu najistotniejsze jest to, aby poruszać się ze stałą prędkością, jak najczęściej ze stałą prędkością. Przy okazji również troszeczkę opowiem o systemie, który montuje Scania w swoich ciężarówkach. Systemie, który właśnie wspomaga kierowcę w ekodrivingu. System ten nazywa się Scania Driver Support i ocenia sposób poruszania się ciężarówką. Oceny przyznawane są w czterech kategoriach: pokonywania wzniesień, oszczędności hamulców i przewidywania i doboru biegów. Kategoria pokonywania wzniesień nie działa w momencie uruchomionego tempomatu i kategoria doboru biegów nie działa w momencie, gdy mamy włączony tryb automatyczny tryb doboru biegów. Ja osobiście zawsze poruszam się w trybie manualnym trybie wyboru biegów. Jest to skrzynia automatyczna OptiCruise, jednak ja zawsze poruszam się w manualnym trybie. Sam wybieram biegi, sam decyduję, kiedy mam zmienić bieg, nie żeby mi ciężarówka decydowała o tym. W tej chwili jadę, poruszam się z równą prędkością. 71 na godzinę ustawiłem tempomat. Trochę za dużo, ale jakaś tam dynamika jazdy musi być. Wrócę może do tego tematu. Scania Driving Support. System ten przyznaje oceny właśnie za sposób poruszania się ciężarówką w postaci takich gwiazdek. I wyprzedza. I przyznaje właśnie oceny w tych kategoriach. 5 gwiazdek to jest najlepszy sposób poruszania się ciężarówką, żadna gwiazdka to wiadomo, najgorszy sposób pokonania jakiejś tam zniesienia czy przeszkody, czy tam hamowania. Także system wystawia kierowcy końcową ocenę z tych wszystkich kategorii. Tu na wyświetlaczu głównym są dwa okienka poświęcone właśnie temu systemowi. Właśnie mam ustawione tutaj okno, w którym pojawiają się wskazówki kierowcy. System podpowiada na przykład, żeby zmienić bieg. Wystawia również w tym okienku ocenę za pokonanie właśnie przeszkody, używania hamulców i tak dalej. Pokonania wzniesienia. System czasami się myli, czasami tam popełnia błędy, bo to jest system po prostu, system nie widzi drogi. To kierowca widzi drogę, może się system pomylić. Także nie jest adekwatny do rzeczywistości ten system. Ekodriving ogólnie polega właśnie na płynnym poruszaniu się ciężarówką. Jechałem na tempomacie, zobaczyłem domki i znaczek żółty, czyli teren zabudowany w Niemczech, zwolnienie do 50 km na godzinę, zwolniłem tempomat i toczymy się. Wykorzystuję energię kinetyczną pojazdu, toczę się, przetaczam się przez miejscowość 56-55 na godzinę, nie muszę zwolnić w końcu do 50. Mamy zakręt, za zakrętem może coś tam być, może jakieś światła, może jakieś przejście dla pieszych, nie ma. 50 na godzinę kontynuujemy, włączę tempomat i przesuwamy się przez miejscowość.
50 na godzinę. Nawigacja mi tu pokazuje skręt w lewo za 600 metrów. Czy nie muszę być przygotowany? Cały czas płynnie. Światełka są, ale nie działają, więc... I mamy zakręt. Tam, gdzie wyjeżdżają te samochody, tam będę skręcał w lewo. A właściwie to będzie tak po prostej, można powiedzieć. To mi nawigacja pokazuje, że w lewo, a to jest tak po prostej. Dlatego właśnie nie można ufać nawigacji. Trzeba patrzeć przede wszystkim przed siebie na znaki i na to, co się dzieje na drodze. Troszeczkę retardera. Bo tu ten zakręt jest taki dosyć. Dlatego ona to wykryła jako zakręt w lewo. Nie przyspieszam. Mniej niż 50. Bo tutaj mamy takie, widzę, bardziej ściślejsze centrum. Zawsze coś może się wydarzyć. Najważniejsza jest płynna prędkość, stała prędkość 40 na godzinę. Nawet włączyłem sobie tempomat. To jest istotne dosyć, żeby jak najczęściej poruszać się tempomatem, na tempomacie, ze stałą prędkością. Jedziemy sobie powolutku, przetaczamy się przez miejscowość. Widzę przeszkodę przed sobą, światła się świecą, czyli prawdopodobnie będę zmuszony do zatrzymania się. Ściągam nogę z gazu, ściągam tempomat, światełka zgasły. Jeszcze jakaś pani przechodzi przez drogę i zbliżam się. Nawigacja mówi, żeby jechać prosto. Przetaczamy się 40 na godzinę dalej ze stałą prędkością. Lidla mamy po drodze, ale no niestety nie mogę wstąpić na zakupy, ponieważ mam, że tak powiem, troszeczkę napięty czas i dopiero po rozładunku będę mógł sobie pozwolić na jakąś godzinkę na zakupy. Wyjeżdżamy z miejscowości, no i trzeba nabrać troszeczkę prędkości. Gdyby była jakaś pochyłość, to bym nie dodawał gazu, tylko poczekałbym na tą pochyłość. Ale nie mam, jest płasko, muszę utrzymać dynamikę jazdy i od razu tempomat. Jednak wskazane jest w ekodrivingu, by przy niewielkich prędkościach, mniejszych prędkościach poruszać się nawet poniżej zielonego pola. Zbyt częsta jazda, za bardzo poniżej zielonego pola, za bardzo męczy skrzynię biegów. Te tryby wszystkie się męczą, wycierają. Widzę jakieś domki przed sobą. Znak mam. Skręt w prawo. Tam samochód hamuje, włączył światła, czyli coś tam się kroi. Ściągam nogę z tempomatu. Nic się nie dzieje. Przeszedłem kurs ekodrivingu. Na kursie ekodrivingu zupełnie to wygląda inaczej, ponieważ instruktor zna już trasę, tutaj mamy prawdziwą rzeczywistość, nigdy nie jechałem tędy, nie wiem coś, co mnie czeka, także trzeba być przygotowany na wszystko. To jest rzeczywistość. Dobra, jedziemy. Stała prędkość, najważniejsza jest stała prędkość. Wracając do systemu Scania Driver, Scania Driving Support, mamy cztery kategorie. Może pierwszą omówię, mamy chwilę czasu, płasko jest, nic się nie dzieje. Pierwszą kategorię omówię, pokonywanie wzniesień. Chodzi tutaj o to, żeby ściągnąć nogę z gazu przed szczytem wzniesienia, przed czubkiem. Tak, żeby komputer wykrył spadek, niewielki spadek prędkości, a następnie odzyskał pojazd prędkość tą końcową, tą pożądaną na wzniesieniu bez użycia gazu. Ogólnie tak się właśnie powinno poruszać w ekonomiczny sposób ciężarówką, żeby nie dodawać gazu do samej końca górki.
bądź przy zjeździe z górki, nie oddawać gazu, bo może się okazać, że zjeżdżając z górki będzie nas pchać i najnormalniej w świecie trzeba będzie używać hamulca i wyhamowywać pojazd niepotrzebnie. To jest ta pierwsza kategoria pokonywania wzniesień. Również wystawia ocenę ta kategorii, w tej kategorii wystawia komputer ocenę, ten system, za wykorzystywanie wzniesień do rozpędzenia się. Tak jak mówiłem wcześniej, na przykład było płasko, no i musiałem się rozpędzić, ale gdybym widział jakiś tam dołeczek, to bym się nie narozpędzał, nie naciskał mu tak bardzo, tylko poczekałbym na ten dołeczek i w tym dołeczku bym się bujnął, wykorzystałbym ten dołeczek do rozpędzenia tej masy, tych ton. Jednak ciężarówka to ma swoją masę, co prawda ładunku nie mam dużo, mam tam ze 4 tony, ale waży na pusto 20, więc tak jakbym miał 10 z normalną plandeką jakąś tam. Także nie mam tego ładunku tak wiele znowu. To jest pierwsza kategoria. Pokonywanie wzniesień. Ogólnie chodzi o to, żeby nie dodawać niepotrzebnie gazu na górkach. Dlatego między innymi nie używa się tempomatu, poruszając się po wzniesieniach. Tempomat na ślepo po prostu dodaje gazu, bo tak ma zaprogramowaną prędkość. On nie widzi góry. Ma zaprogramowaną prędkość 80 czy 90 na godzinę i tempomat na ślepo dąży do prędkości 90 km na godzinę, do ustawionej prędkości. Płasko, nic się nie dzieje, na nawigacji widzę też, nie mam żadnych przeszkód, nie mam żadnej miejscowości, ale jadę z prędkością taką dopuszczalną w Niemczech, 72 na godzinę, to jest taka dopuszczalna prędkość, nikt mnie nie powinien za nią ukarać. Nic tu nie mam, nawigacja nie pokazuje mi tu nic. O, G jechało, znaczek G w Niemczech, Green Lorry. No, zobaczymy co jest za tym. No, gdyby teraz było, teraz lekka wzniesienie i gdyby za nim było spadek, to ja bym ściągnął tempomat, pozwoliłbym energii kinetycznej pojazdu, żeby się wypchało, a dopiero z górki bym mu dołożył, żeby się rozpędzić z powrotem. Ogólnie jego driving właśnie polega na tym, żeby to tak zbierać po troszeczku przy każdym skrzyżowaniu, rondzie i tak dalej, góreczce zbierać po troszeczku, bo jedno skrzyżowanie przejechane w sposób ekonomiczny nic nie da, dopiero kilkadziesiąt powtórzeń przynosi relatywne efekty. Włączył przede mną autobus, stop, więc być może będzie chciał mnie wyhamować w jakiś sposób, więc ja muszę zareagować, ale nic się nie dzieje. Zwolniłem lekko. Nic się nie dzieje. Na tempomacie sobie wciskam przycisk RESAM, czyli zwrot, powrót do zaprogramowanej prędkości i dalej jedziemy płynnie równo na tempomacie. To jest istotne, żeby w miarę możliwości, jak tylko jest możliwość, jak najwięcej poruszać się na tempomacie. Z stałą prędkością. No, nawigacja mi tu nic nie pokazuje w najbliższym czasie, więc wykorzystam czas i omówię drugą kategorię w systemu Scania Driver Support. To mamy oszczędność hamulców. Druga kategoria, mamy oszczędność hamulców. Tu chodzi o to, żeby jak najmniej naciskać pedał hamulca, jak najmniej używać hamulców zasadniczych, a jak najwięcej retardera. Tu mam retarder pod kierownicą, to jest również dźwignia Optic Cruise, czyli zmiany biegów. Tu się zmienia biegi tą dźwignią i używa się retardera. Retarder w Scanie jest bardzo mocny, także no, na dobrą sprawę, jak tam nie mam dużo ładunku, to hamulca tak bardzo rzadko używam, bardzo rzadko. I właśnie w tej kategorii system wystawia ocenę, żeby jak najmniej używać hamulca zasadniczego, jak najwięcej wspomagać hamowanie retarderem. To jest ta druga kategoria. No, zbliżamy się do przeszkód. Nawigacja mi pokazuje, że trzeba będzie za jakieś 700 metrów skręcić w lewo, czyli już można sobie powoli ściągnąć tempomat i toczymy się, wykorzystuję energię kinetyczną, pcha mnie. Czerwone światło widzę, więc
Może się uda, że dojadę na zielone, ale być może będę musiał się zatrzymać. Toczę się. Ogólnie toczenie pojazdu powinno się odbywać zawsze na jak najwyższym biegu, czyli żeby obroty były jak najniższe, żeby nas nie wstrzymywały biegu, tylko żeby nas ciągły. Bo im niższy bieg i wyższe obroty, to będzie nas zatrzymywać. Tamten przejechał na czerwone. No czemu nie jedziesz? Bez zatrzymania i bez użycia hamulca, to będzie system oceni to prawdopodobnie na 5 gwiazdek. I w hamulcu, i w przewidywaniach oczywiście, bo to wykorzystaliśmy toczenie pojazdu, więc 5 gwiazdek tam musi być. Tu nie chodzi o gwiazdki, to po prostu jest ekodrive. Rozpędzanie pojazdu może się odbywać w początkowej fazie poprzez przerzucanie biegi parami, czyli podwójnie. Jednak tutaj nie rozpędzam się zbytnio, bo mam teren zabudowany. Nie rozpędzam się zbytnio. Nie potrzebuję tej prędkości zbyt dużej. Więc wszystko na spokojnie. Płynnie. Przesuwam się przez miejscowość kolejną. Tempomacik sobie włączyłem. O, pani jak przechodzi. Przyhamowanie retarderem oczywiście. Nawigacja pokazuje prosto. Gdy koniec miejscowości, można powoli nabierać prędkości. 10 bieg. Powyżej 10 biegu już tak raczej unikać przerzucania o 2, raczej tylko o 1. Do 10 biegu można się rozpędzać jeszcze w zależności od masy, ile mamy tej masy, można się rozpędzać o 2 biegi. Przerzucać o 2 biegi. Mam 70. 71, tempomat i znowu poruszamy się z płynną prędkością. Mam lekkie wzniesienie, no ale widzę autobus przed sobą, że nie zjeżdża, więc muszę nabrać tej prędkości. Gdyby on tam zjeżdżał, to bym się nie rozpędzał przed górką, tylko bym się rozpędził za górką, czyli wykorzystując ten spalek. Na razie po płasku, ale już widzę z daleka domki, światło stopu autobusu, więc będzie zwolnienie do 50 km na godzinę i znowu toczenie pojazdu, energia kinetyczna, toczymy się i spadek prędkości. Samym silnikiem powinienem wytracić prędkość do tej 55-6 na godzinę, tam 54, jednak troszeczkę trzeba go przyhamować retarderkiem i jedziemy. Widzę przeszkodę przed sobą, jakąś tam. Tempomacik włączę, 49 i jedziemy. Płynnie. Płynnie. Za 5 km mam rondo. Co tam leci? Zanosiło się, fajna nuta się zanosiła. I płynnie, płynnie, bez dodawania gazu, bez ujmowania, bez przyspieszania, bez zwalniania, bez hamowania. Eco driving. Cztery kilometry do jakiejś przeszkody, nawigacja mi pokazuje do ronda, a tu widzę przed sobą płaściutko. Więc zaraz chwilę omówię trzecią kategorię z systemu Scania Driver Support, czy tam Driving Support, Driver Support. No, dorzucę mu parę kilometrów. Widzę znak końca miejscowości, więc będzie można troszeczkę się ujnąć. Mu wyłączę tempomat. Równie dobrze można tempomatem się rozpędzać. Tutaj w
wciskać i ten pomad sam będzie nas rozpędzał. Dobra. 72, 73 mu nawet dam. I jedziemy dalej. Kontynuując ciągłą jazdę płynną. Ale widzę znak przed sobą jakiś tam. Prosto i skręt w lewo. Niemieckie drogi są bardzo dobre, bo bardzo często jest albo skręt w lewo, albo skręt w prawo. Pasy są po prostu lewo skrętne lub prawo skrętne. Nie ma ronda, nie ma wymuszonej przeszkody. Mnie bardzo dobrze się mi jeździ po niemieckich drogach. Lubię jeździć po niemieckich drogach. Przejechaliśmy kilkanaście kilometrów praktycznie bez zatrzymania. Dobra. Trzecia kategoria to kategoria przewidywania. Czyli po prostu ocenia kierowcę, w jaki sposób pokonuje przeszkody. Światła, rondo i tak dalej. Na chwilę się wstrzymam, bo mam taką fajną pochyłość. Coś tam jest, troszeczkę po płaskim jest, to troszeczkę się bujnę, tak, żeby się rozpędzić. I pod górkę mu tak troszeczkę mniej tego gazu, tak żeby z powrotem wrócić do tej prędkości 72 na godzinę, to już mi system przyznał ocenę dobrą za przygotowanie się, że tak powiem, do wzniesienia. Troszeczkę się rozpędziłem przed górką, była taka może leciutka pochyłość po to, żeby wytracić prędkość do tej mojej pożądanej prędkości 70 na godzinę. Już mi tu przyznał ocenę bardzo dobrą. I tu mam, jestem na górce i poruszam się ze swoją stałą prędkością, tą pożądaną, i za chwilę będę miał z górki. Czyli tutaj mu już troszeczkę ujmuję mu. Lekko wytracam prędkość. Zaraz tu odzyskam tą prędkość na tej pochyłości. Chociaż nie ma sensu, bo już tam widzę rondo, znak. I tu też nawigacja mi pokazuje, tam już widzę rondo, już widzę, co się dzieje, więc nie dodaję gazu. Niech się rozpędza sam, swoją energią kinetyczną. Wyhamowuję już silnik. Hamowanie silnikiem. Zbliżam się do ronda. To jest właśnie przewidywanie. Przewidywanie, czyli jak najdłuższe toczenie pojazdu. Za to właśnie system przyznaje ocenę. Na rondzie mam jechać prosto. System ocenia, jak długo poruszaliśmy się bez dodawania gazu, czyli to toczenie pojazdu, jak długo odbywało się to toczenie pojazdu przed przeszkodą. Czyli dojeżdżamy do świateł, puszczamy nogę z gazu, czy ściągamy tam tempomat. I dopiero rozpoczynamy hamowanie. I za to system przyznaje bardzo dobrą ocenę. Za to właśnie w ten sposób pokonanie przeszkody. To jest właśnie to przewidywanie. Tam mogłem przerzucić o dwa biegi. Od razu z ósemki na dziesiątkę wskoczyć. No i tu mam dalej swoją prędkość. Komputer mi tu pokazuje, nawigacja mi tu pokazuje, że mam za 2 km jakieś tam rondo. Ale 2 km mamy równo, płasko. Nie widzę żadnych przeszkód przed sobą. Poruszamy się ze stałą prędkością. Wracając do systemu, przewidywanie to jest właśnie to toczenie pojazdu. Czyli dojeżdżanie do przeszkody, wykorzystując energię kinetyczną pojazdu, czyli to toczenie. Toczenie pojazdu, w miarę możliwości oczywiście, powinno odbywać się na jak najwyższym biegu, żeby było nawet poniżej zielonego pola. Żeby nas biegi nie zatrzymywały, tylko żeby nas ciągły. To jest właśnie toczenie pojazdu. No chyba, że zbliżamy się do przeszkody, no to wtedy trzeba, że tak powiem, toczyć pojazd, a właściwie go wyhamowywać silnikiem, czyli na jak najniższym biegu, żeby obroty były nawet poza zielone pole,
niebieskie pole na obrotomierzu wskazuje, już ściągam nogę, ściągam tempomat, bo już mam lekką pochyłość, a na dodatek przeszkoda, więc już mu ściągam, niech się toczy. Niebieskie pole jest na obrotomierzu, to jest najefektywniejsze pole wykorzystania hamulca wydechowego, silnikowego, retardera wydechowego. Już wyhamowanie silnikiem. Nie mam dużo ton, mam tam tak jakby 10 normalnie, no na zwykłej plandece. 3,5, no 4 załóżmy tony, ale ważę 20 na pusto, więc nawigacja mi każe skręcić w lewo, w prawo, przepraszam. Dojeżdżam do przeszkody, zbliżają się samochody, nie wiem, czy będę musiał się zatrzymać. Nie będę musiał się zatrzymać. I to jest prawidłowe pokonanie przeszkody bez zatrzymania się. Oczywiście w miarę możliwości, bez zatrzymania się. Nie można patrzeć na system i na punkty, tylko trzeba się poruszać bezpiecznie. Co mi tu nawigacja mi tu pokazuje? Że za 11 km coś tam, jakaś przeszkoda może być. Eco Driving również zaleca urywanie obrotów, to znaczy przerzucanie biegów troszeczkę wcześniej, tak żeby wskazówka nawet spadła lekko poniżej zielonego pola. To jest wskazane w Eco Drivingu, urywanie obrotów. Wszystko tu chodzi o to właśnie, żeby zbierać. To się zbiera centy, tak, można tak powiedzieć, że to jest zbieranie centów po drodze, tak to nazywam. Zbieranie grosików po drodze. To, bo jedno skrzyżowanie, jedno rondo nic nie da. Nie zauważymy żadnej różnicy, ale w ciągu miesiąca pokonanie iluś tam set tych przeszkód w sposób ekonomiczny rzeczywiście relatywnie przekłada się na spalanie. Troszeczkę mu dorzucę, bo słyszę, że tak silnik ma za małe obroty. Za małe obroty też nie są dobre dla skrzyni biegów. To, więc tak troszeczkę mu dorzucę, nawet przekraczając tą dozwoloną prędkość. Coś tam widzę przed sobą, przede mną się dzieje. Włączają się światła stopu. Jakiś mruga coś. Jakaś przeszkoda. Traktor pewnie. Nie traktor jedzie. W Niemczech bardzo dużo traktorów. Chociaż one się poruszają z dosyć dużą prędkością, bo jadą po 40 km na godzinę nawet, także prawdopodobnie traktor, bo zbliżam się, stworzyła się jakaś tam kolumna przed nim, kilku samochodów i zbliżam się do nich, czyli prawdopodobnie trzeba będzie pokonać jakoś tą przeszkodę. Widzę góreczkę w dół, już ściągam sobie tempomat, ściągam nogę z gazu. Troszeczkę zwolnię, ale tu się z pochyłości odzyskam to stracę. No i tutaj mamy tą pochyłość. O. I tutaj odzyskam te swoje kilometry. O. I jedziemy dalej. Nie ma tam tego traktora. Może skręcił, nie wiem. Nie ma tam nic. Ciężarówka jakaś jedzie. Na razie poruszam się z płynną prędkością, ustawiony tempomat. I jedziemy. Coś tutaj widzę. Myślałem, że będzie góreczka, to już bym mu ściągnął, bo jest tu lekko pod górkę. Jakby było w dół, to bym mu ściągnął tempomat i już bym wykorzystał. Jest spadek. Czyli już ściągam, jest spadek. Odzyskam tą prędkość tutaj. Na tym dołeczku. Nie widzę żadnych przeszkód. O, i tutaj. Tutaj sobie odzyskam tą prędkość. Na pochyłościach. Tam
widzę. Dalej, pochyłość jakąś? Nie, nie ma. Gdyby był dołek, znowu bym ściągnął ten bał, ale znowu bym tam odzyskał tą prędkość z górki. No już myślałem, że wyjedzie mi ten traktor tutaj w moją stronę. Pojedzie. Ale skręcił przeciwko. Zbliżam się powoli do kolumny pojazdów przede mną. No jedzie, coś tam mruga z daleka, to jakiś gabaryt czy coś. Coś tam mruga. No, za mną jedzie dość rozpędzony. Chyba będzie mnie chciał wyprzedzać ciężarówkę. On to mu się odsłonie, troszeczkę niech se widzi, niech, jak mu się tak bardzo śpieszy, to niech jedzie. Ja tam nikogo... O, autobus skręca? Nie, wyprzedza. Już myślałem, że będzie skręcał, a zanim by skręcił, mogłoby się okazać, że musiałbym się zatrzymać. Jedziemy dalej. Dorzucę mu troszeczkę, żeby się skrzynia nie męczyła. Ta ciężarówka będzie mnie wyprzedzać, czy nie? Co nie ci tu gościu? Chcesz jechać? To jedź. Ja jadę 70. Jedzie. Wyprzedzam. Jedź, śmiało. Śmiało, dawaj. Zaraz tak będziesz musiał hamować, bo jedzie grupa przede mną. Oni jadą mniej więcej podobną prędkością, co ja. Więc tak... Zaraz chwilę staniesz przed dylematem, czy wyprzedać trzech naraz. Nie ma sensu. Niemczech za 90 km na godzinę. Na lądówce nie wiem ile, myślę, że ze 150 euro. Myślę, że leciutko można by było wyrwać. Straf. Troszeczkę usunę gościowi, bo tak ledwo. Tutaj trzymam sobie teraz taką bezpieczną odległość od tych przede mną, żeby mieć ten zapas. Żeby mieć ten zapas właśnie na toczenie pojazdu. W razie czego, jak nastąpi jakaś tam przeszkoda, zatrzymanie tego peletonu, który podróżuje przede mną, to ja mam tutaj odpowiedni dystans. Zdążę sobie spokojnie wytracić tą prędkość. Także oszczędność będzie hamulców. A przy okazji ta ocena z tego eco-drivingu, tego Scania Driver Support, będzie wyższa. Tutaj coś się dzieje, wszyscy się wstrzymują. Ściągam nogę z gazu. Tu mam właśnie ten dystans. Tu mam właśnie to pole do działania, którego bym nie miał. Mam przeszkodę. Dążę. Nie ma nikogo. Lusterko lewe, pusto. Bardzo ładnie. Ocena. Zahamowanie 5. Za przewidywanie nie wiem, nie patrzyłem. Bo to nie jest istotne. To nie jest istotne, ile tam było. Najistotniejsze jest bezpieczeństwo na drodze. To jest najważniejsze. No tu nawigacja mi pokazuje przez 2,5 plus 7,5, no 9 km nic się nie będzie działo. Tutaj troszeczkę muszę zwolnić. Widzę, że jadą wolniej przede mną, to bez ma 69 i niższy bieg. Tempomat. Jeszcze wolniej, bo się zbliżam do niego, a chcę mieć ten dystans. Chciałbym zachować ten dystans, przynajmniej te 100 metrów. O, coś się dzieje przede mną, będzie hamowanie. Chciałbym mieć przynajmniej te kilkadziesiąt metrów dla swojej reakcji. Zwalniają. Już mam 60 na godzinę. Ale mimo wszystko poruszam się dalej tempomatem, czyli ze stałą prędkością. Jest równo, płasko, nie ma problemu. Oddalają się troszeczkę ode mnie.
Więc będę musiał tam troszeczkę ich dogonić, żeby tą dynamikę jazdy też utrzymać. Nie można jechać powoli. Nie można nikogo wstrzymywać. Trzeba jechać w miarę, no. Nie ma tam jakiejś góreczki, żeby to odzyskać, tą prędkość na wzniesieniu, na spadku znaczy się. Nie ma nic, no, trudno, trzeba będzie, że tak powiem, zapłacić za to rozpędzenie. Tempomacik i dalej jedziemy ze stałą prędkością. Dobra. Trzecią kategorię tam umówiłem bodajże, to było przewidywanie. Tak, przewidywanie. Czyli to toczenie pojazdu. A sobie tu zerknę. Na nawigacji muszę zobaczyć, co mnie tu czeka. Już się zbliżam do celu, mam 10 km. Jak szybko minęło. O. No, dobra. No i ostatnią kategorię mamy dobór biegów, która nie działa w momencie przejścia w tryb automatyczny. O, wyjeżdżają, więc może pasowałoby tutaj tych dwóch puścić, a tego trzeciego nie. Dawać, mrugnę im, dawać. I przewidywanie, 5 gwiazdek. I wszystko odbywa się płynnie. Oni wjechali sobie, ja sobie jadę, troszeczkę tylko zwolniłem. Hamowanie też 5 gwiazdek i jedziemy wszyscy razem, wszyscy happy. Tamten trzeci ewidentnie był za wolno się rozpędzał, także no niestety musiał zostać w tyle. Coś mi tu panowie za wolno jedziecie, troszeczkę by pasowało szybciej. Wracając, ostatnia kategoria, mamy dobór biegów, nie działa w trybie automatycznym, działa tylko w manualu. To jest najistotniejsze, żeby po prostu zmieniać biegi w polu zielonym. Można tam delikatnie, jeśli przerzucamy o dwa biegi, to można tam delikatnie przekroczyć to zielone pole ponad, to w momencie, gdy się rozpędzamy. To można tam delikatnie wyjść ponad, ale nie za dużo. Najważniejsze, żeby zmieścić się w zielonym polu, przy zmienianiu biegu. Różnica między biegami, między pełnymi biegami to jakieś 400 obrotów, w zależności tam od silnika, z czyni biegów, to jakieś 400 obrotów, a połówki to jakieś 200, około, to jest taka przybliżona liczba. No i tempomacik, jadą tak 70, więc ja pojadę 67, żeby zachować sobie ten dystans potrzebny na moją reakcję, żeby nie hamować gwałtownie, żeby się nie stresować. Stała prędkość. Praktycznie jestem na końcu zielonego pola, nie mogę przerzucić bieg wyżej, no ponieważ no, za bardzo by się męczyła skrzynia biegu. To też nie jest wskazane, ja na zbyt niski obrot. Choć jako driving preferuję jak najniższe obroty, no, jak najniższe. No, tu wyjeżdża gościu. No dobrze, elegancko, dosyć tak dynamicznie widzę. Wjechał, włączył się do ruchu, od razu to będzie chciał. Myślał, że będzie ich wyprzedzał od razu. Ja sobie zerknę tu przy okazji. Już mówiłem mniej więcej cały ten Eco Driving, znaczy jako ten Scania Driver Support, który ogólnie właśnie zachęca do Eco Drivingu, przyznaje te oceny. No, tu nie chodzi na dobrą sprawę o te punkty, o te gwiazdki, tu nie chodzi o to, ponieważ ten system też jest taki niedokładny troszeczkę, on nie widzi tych wzniesień, on nie widzi, tym bardziej poruszając się w zimie. No nie można używać tego retardera, nie powinno się go używać wcale, gdy mamy tam 4 stopnie nawet na termometrze, 5 nawet jak termometr pokazuje, no to warto jednak zachować tą odrobinkę jednak warto, że tak powiem, patrzę, czy to nie przypadkiem tu mam zjechać, miałem zjechać, ale nie. Bo to też nawigacji, nie można ufać do końca nawigacji.
warto jednak z dystansem podchodzić do tej temperatury. Czujnik temperatury zawsze jest gdzieś tam umieszczony, no, na przykład tutaj może być umieszczony pod lusterkiem. Pojazd jednak wytraca to ciepło, wytraca przez chłodnicę, jednak może być ta temperatura zawyżona. Dlatego warto z dystansem podchodzić do temperatury pokazywanej przez czujnik temperatury i przy 4 stopniach już może nastąpić, może być ślisko na drodze. Trzeba brać to pod uwagę. I retarder wtedy nie dotykać. Nie dotykać retardera. No i nie dotykając retardera będziemy zmuszeni normalnie hamować hamulcem zasadniczym. Hamulec zasadniczy w zestawie jest tak skonstruowany, że najpierw łapie naczepa, a potem łapie dopiero ciągnik, żeby nie doszło do tego złamania zestawu. No i oczywiście jak będziemy używali hamulca zamiast retardera, to cena będzie niższa. No i punkty będą niższe, te gwiazdki będą gorsze. Dlatego ten system nie jest, że tak powiem, adekwatnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Troszeczkę słychać po motorze, że on się tak męczy, jak tak brzęczy tutaj wszystko, dzwoni, to znaczy, że jest źle, to znaczy, że jest za mało obrotu. Męczy się skrzynia. Trzeba mu troszeczkę dołożyć. 70 na godzinę ograniczenia. Ja te 73, więc tutaj tak za wiele mu tak nie przekraczam. Nie czaśnie mi zdjęcia. No, mam 3,5 km do celu. Bardzo miło czas minął. A przy okazji mówię, o, przeszkoda, włączają się światła stopu. Ja mam tu właśnie ten dystans, ten czas potrzebny dla mnie. I toczymy się, widzę, zwalniają wszyscy. Toczę się na jak najwyższym biegu, bardzo nisko poniżej zielonego pola. To jest właśnie toczenie pojazdu na jak najwyższym biegu. No chyba, że wymaga od nas sytuacja hamowania silnikiem, no to wtedy to jest najwyższy bieg, to wtedy najniższy bieg. Przepraszam, na jak najniższe obroty, a teraz wyhamowanie, czyli jak najwyższe obroty. Hamowanie silnikiem. Bez użycia retardera wystarczyło. Miałem odpowiedni zapas. No i przeszkoda, światełka czerwone. Eco driving. Jak widzę z daleka zielone światło, a mam jeszcze dosyć sporo do świateł, my tu skręcamy w lewo, w prawo, to też uda mi się. A tam też gościu stoi. O, bez zatrzymania. I już jadę z piątki, a nie z trójki. Już jest dwa biegi więcej. Też nie rozpędzam się od razu o dwa, bo trzeba skręcić. To jest właśnie dwa biegi tu, dwa biegi tam i przez cały miesiąc deko do deka i będzie apteka. Też się nie rozpędzam, bo na następnym rondzie w prawo zbliżam się do celu. O, nawet mam... Nie, to nie. Tak? To jest to? To jest moja droga? To tutaj. No. Czyli tutaj sobie mogę skręcić. O, to samo, co bym na rondzie skręcił w prawo. To samo. Dobra. No i tu włączymy się do ruchu. Deko do deka i tak się właśnie zbiera eco-drivingiem, się zbiera te centy z drogi w postaci zaoszczędzonego paliwa. Nie rozpędzam się, bo tutaj już jest to mnie nawigacja pokazuje, że gdzieś tu na tej dzielnicy przemysłowej to mam mieć. A czy ona tam dobrze pokazuje, czy źle, to nie można nawigacji do końca zaufać. Nie wiem. Tamtej strony będzie bliżej. Dobra, tutaj musimy się niestety pożegnać. Bo się zbliżam do mojego klienta, a dyskrecja transportowa jest wliczona w standard usług.
które oferuje. Także dzięki za towarzystwo.